Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy naszych słuchaczy na pierwszym podcaście. O, czekaj, ja tu muszę zjechać. Tak, jak się domyślacie, właśnie prowadzę samochód. Chcieliśmy z Wami porozmawiać na temat... Chcieliśmy Wam opowiedzieć. Tak, to moja małżonka. Czekaj, tu muszę zjechać. Nie, czekaj, tu prosto chyba. Jedziemy właśnie do Jura Parku w Solcu. Nasz cel pierwotny to był Jura Park. Gdzie? W Rogowie? Tak. Który, jak się okazało, zamknięty. Silverado City zamknięte. Także wszystko nam zamykają. Jesteśmy od 2 godzin w aucie. Chcieliśmy zrobić niespodziankę dzieciom, żeby gdzieś je zabrać ze względu na to, że pogoda jest kiepska. No i tak jeździmy, nie? Jaki ma sens zamykanie parków rozrywki, powiedzmy, czy to nawet nie jest park rozrywki, bo Jura Parki są głównie w lesie. Po co to w ogóle zamykać? Co to ma dawać? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Oczywiście wszystkie parki, jakieś tam powiedzmy rozrywki, nawet te w lesie częściowo są pozamykane, ale do kościoła możesz sobie iść. W kościele możesz stanąć z 3-4-metrowym, czy ile tam jest tym dystansem od siebie i tam nie będziesz zarażał. Ale w lesie, jak ustaniesz obok drzewa i sztucznego dinozaura, to nagle co się stanie? Katastrofa jakaś? Jeszcze zauważ jedną rzecz, że... Dziubku, troszeczkę głośniej. Zauważ jeszcze jedną rzecz, że w kościołach, czy ktoś po tych myszach myje te ławki, dezynfekuje to wszystko, gdzie opierasz się rękoma, nikt tego nie robi. No. Słuchajcie, postanowiliśmy, że będziemy nagrywali takie podcasty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Teraz wszyscy nagrywają podcasty. Gdzie się nie spojrzy, to podcast. Podcast. Zresztą przyznam się Wam, że nawet sam zacząłem ostatnio słuchać podcastu Kryminalni, jak biegam. Kryminatorium. Kryminatorium. Kryminalni to lecą chyba na TVN-ie. Kryminatorium, rzeczywiście. Pozdrawiamy, tak przy okazji. Także mówię. Jeździmy sobie tak samochodem, bo uwielbiamy właśnie tak spędzać wolny dzień. 2 godziny ponad już krążymy sobie jak bąki od miejscowości do miejscowości, szukając miejsca, gdzie możemy pochodzić sobie z dziećmi. Oczywiście mogliśmy od razu z rana powiedzieć, że idziemy gdzieś tam do miasta, ale nie o to chodzi, żeby w wolny dzień, w niedzielę, iść pochodzić sobie koło zamkniętych sklepów. W ogóle co to za frajda chodzenie po mieście? Także nasz ostatni cel na dzisiaj, na szczęście już sprawdzony, okazuje się, że otwarty. Ten Jura Park akurat jest otwarty. Inne Jura Parki muszą być zamknięte, bo tam COVID grasuje, a w tym COVID-u nie ma. Mamy szczęście, że dzieci śpią, bo jakby nie spały, to byśmy mieli serdecznie dosyć tej wyprawy. Tak. Także jedziemy. A tak w ogóle dla wszystkich, którzy nie są w temacie, dzisiaj jest ile? 25 tysięcy? Nie, 23? 24700. 24700 sasinków. W razie czego. Ciekawi mnie tylko, czy za te 3 czy 4 dni nasi wspaniali rządzący jakieś nowe ograniczenia nam wniosą. Muszą. Czemu? Bo musi być kwarantanna narodowa, tak fajnie brzmi. Aha, będziemy się tak łączyć wszyscy. Będziemy narodowo wszyscy siedzieli w domu. Przecież to tak pomaga. Chyba trzeba będzie kupić sztuczne dinozaury do ogródka. No właśnie. No bo tak naprawdę, to my jeszcze nie jesteśmy w tej najgorszej sytuacji, bo możemy sobie z dziećmi, powiedzmy, wyjść do ogrodu. Czy pochodzić sobie gdzieś tam u nas za domkiem. Ale jeżeli mieszkasz w mieście, w bloku, to ja tego w ogóle nie widzę. Nie dość, że teraz te dzieciaki siedzą w tych domach, bo nie mogą wyjść chyba tam do 16 w ogóle sami, bez opieki dorosłych, to jeszcze te zdalne nauczanie, teraz dodatkowe zdalne nauczanie tych wszystkich klas od 1 do 3, to jest w ogóle masakra. Przychodzi weekend, to też nigdzie nie pojedziesz. To też wszystko. A jeszcze tylko, poczekajmy jeszcze tylko parę tygodni, aż zamkną w ogóle lasy. Bo przecież COVID utrzymuje się na korze sosny najdłużej. Według najnowszych badań doktora Naprzełajowa z Moskwy. No dobra.
coś chcemy powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, przekazać jakieś złote myśli na dzisiaj? Tak, żeby się trzymali ciepło w ten dziwny czas. Chyba tak można to określić. Tak. I do usłyszenia później przy podcaście numer 2, który może będzie trwał dłużej. A ja wracam do prowadzenia samochodu. Pozdrawiamy!